wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Cesarstwem Outremer. Mieliśmy dość duży problem, bo wasale się zbuntowali, nie byli zbyt zaszczęśliwi z tego, co się dzieje. Tak więc, no, niestety musieliśmy z nimi walczyć. Było ciężko, ale koniec końców sytuacja się opanowała i miejmy nadzieję, teraz już pójdzie w lepszą stronę. Skończyliśmy na tym, że wyruszyliśmy do papieża z pielgrzymką. Tutaj myślę, że dobrze by było go osobiście wychować. Nie po to, żeśmy go wsadzili na tron, żeby nie mieć na niego wpływu. O. No i miejmy nadzieję, że nasz władca się wyleczy, no bo niestety jest ranny, co nie jest dobre. I co? Nie. Raczej chcę po prostu już sobie zwiedzić świat. To nie jest jakiś wielce religijny przywódca. Nie sądzę przynajmniej. Dobrze, no to jest pieniędzmi, dzięki temu, że zna się na tym, więc w tym zakresie problemów nie mamy i raczej mieć nie będziemy. Co do tego, dalej kontynuujmy nasze ulepszania terytoriów, stać nas na to jak najbardziej. Mimo, że nas dużo kosztowali najemnicy, których wzięliśmy. Tak. Ja myślę, że tak. Chcemy się dowiedzieć czegoś. No jednak nie sądzę, żebyśmy byli jakoś super religijni, więc czemu nie? O, możemy użyć tego, że jesteśmy stosunkowo inteligentni, mamy dużo wiedzy, czyli to jest bonusik. I udało się, nasz władca stał się mądrym mężem dzięki tym wojażom, co jest dobre, bo jednak zawsze będziemy lepiej rozwijać naszą kulturę. Już ona jest raczej już dobrze rozwinięta, szczerze mówiąc. Nie ma co narzekać. I super! Chyba go w Rzymie tam uzdrowił Duch Święty, bo nie wiem kto, ale grunt, że wyzdrowiał. Nie będę narzekał na to, że się udało. I wracamy do domu. Teraz czekamy na ślub. O, chyba powstało tu królestwo, czy księstwo, Dailan, bo te terytoria tutaj należały kiedyś do Krety. Niestety doszło do rozpadu i teraz powoli zaczynają się łączyć. Co się tu dzieje? Bo też widzę, że jakiś bałagan. Święta wojna. Czy moglibyśmy mu pomóc w tej świętej wojnie? Nie możemy. Mimo, że trzeba jest za daleko. Co jest przykre. Ale z kim on jest zaręczony? Co to jest? Jeżeli jego córka jest naszą narzeczoną, to dlaczego my nie mamy sojuszu? Ktoś mi to wyjaśni? Jest totalny wałek i oszustwo. To nie powinno tak działać. Nie rozumiem. No nic, jest jak jest. Czasami pewne rzeczy nie wychodzą tak jak powinny. Ło. No ci się tutaj chyba raczej nie utrzymają, chociaż Węgry się strasznie tu rozlazły niepotrzebnie po okolicy. Kolejne odłamy rodu, czemu nie? W ogóle potęga rodu jest niewyobrażalna w tej chwili. I lagi też, kurde. No niestety, dokończenie kampanii często jest właśnie
upierdliwe przy tak wielkim świecie już rozwiniętym. Bo on musi te wszystkie wydarzenia jakby śledzić na bieżąco. Zgarnijmy, bo to są jeszcze jeńcy z czasu Wielkiej Wojny Wewnętrznej. Zakładam, po prostu no... Nie chcę zapłacić? Nie wiem. I mamy niską kontrolę, czy walczymy z tym? Nie, niedobrze. Czyli ty się zajmij Bejrutem. 5 lat, ludzie. A jak z religią jeszcze rzucimy okiem? No, całkiem nieźle. No tutaj trochę zostało niewiernych. Zobaczymy, kto tu rządzi. Nasi, ale nie chcą się popisać z tym. No, zaprzyjaźnijmy się, tym bardziej, że przyjaciele są nam potrzebni. Jej też możemy pomóc. No, budujemy jakieś lepsze relacje, na ile się da. Troszkę się odstresujemy. Religijność już nie wygląda tak tragicznie jak na początku, chociaż nie jest idealnie, ale no nie jest tragicznie. Niedługo ślub, za 2 lata, czyli to już za rogiem. Tu jest widzę problem z kontrolą. Tu zresztą też, no powinna samoczynnie rosnąć, ale... Próbujmy sobie podbudować relacje. Nie potrzebujemy prestiżu, potrzebujemy lepszych relacji zdecydowanie, żeby mieć bezpieczniejszą stabilizację w państwie. Tak. I co dalej? Myślę, że pierwsze zrobimy to drzewko. O, Egipt już znów się trzęsie w posadach. Wow, Cypr zaatakował Egipt. Nie spodziewałem się takich zwrotu wydarzeń. Nie jest najlepsze, ale cóż poradzić. Moglibyśmy zgarnąć pieniążki. No to nasza rodzina, nie będziemy tutaj, chociaż... Gdzie on w ogóle żyje? W Egipcie, no dobra. Tego dzieciaka z Egiptu możemy. Tak, niech będzie przebiegły, tak jak i my. Już go wychowujemy to porządnie. To do przebiegłości. Tutaj dobrze by było, żeby władzę przejął nasz wnuk, który... Nie, to jest kuzyn, ale gdybyśmy zabili tego typka, to on będzie następny w linii dziedziczenia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze się upewnijmy, czy mam rację, że tak to będzie. Tak jest, czyli tu by poszło do niego i się związało z naszą rodziną kolejny tron. Czyli to jest do załatwienia. Potrzeba tylko ludzi do pomocy. Może za wielu chętnych nie być, no ale pieniądze zmiękczają ludzi. Znajdą się chętni. A co nasi krewni, którzy tu mieszkają? No dobrze, wspólnie wyniesiemy naszą rodzinę na kolejny tron. To też dosyć silne państwo powstało. Ma problemy wewnętrzne, ale... Zdecydowanie katolicyzm zwycięża. Wypiera tu inne religie. Dość szybko. O, i kolejny przyjaciel. Bardzo dobrze. Im więcej przyjaciół, tym lepsze tutaj bonusy. Więc 5 najlepiej mieć. I do zobaczenia. Bardzo dobrze. Co się tu dzieje? Doszedł do władzy, kto miał, ale teraz musi się bronić, czyli tu widzę w kółko Macieju trochę sytuacja wygląda.
A my dalej nie możemy nic na to poradzić. A niestety odradzają się wrogie frakcje. Spróbujmy je opanować bez wojny, tylko za pomocą pieniądza. Myślę, że jest to do zrobienia. I tutaj, no... to niektórzy są nawet wpływowymi wasalami. Nawet 1000 to nam nie zabrało jeszcze. Może 1000 zabierze, ale... Zobaczymy, jak to pójdzie. Chociaż część się wyłamie. No dobra, budujemy jak najlepsze relacje. Nawet im już wysyłaliśmy. Myślałem, że tym ostatnim nie wysyłaliśmy. Kurde, ten nas naprawdę nie lubi, nie wiem. Znaczy, szykują się dwa bunty. To prawie, że jednocześnie. No, ale nasza gospodarka zdecydowanie jest w lepszym stanie. Okej. Zmieniliśmy mu kulturę, zgodnie z tym, co chciałem. Mamy dalej sojusz z Bizancją, które jest jednak supermocarstwem regionalnym. I spróbujemy się go pozbyć. Czy się uda? Kontynuujemy. I super, pieniążki zgarnijmy. Jesteśmy raczej... Skupiamy się na kasie, nie na prestiżu, którego zresztą i tak mamy tony. I czy teraz... O, teraz mamy sojusz. Trochę za późno. O, staliśmy się znani z oddania wieże. Kto kopnął w kalendarz? Patriarcha. No nic z tego. Nie puścimy was wolno, czyli organizacja chcąca niepodległości wypowiedziała nam wojnę. Nasz kanclerz w niej uczestniczył. To już jest przykre. Nie powiem. To już jest przykre, jak kanclerz chce dążyć do niepodległości przeciwko swojemu władcy. Na tych obszarach to są ci buntownicy. Oczywiście wzywamy sojusznika. I chyba Bizantyjczyk jest też... Czyli nie o tego mi chodziło, głównego Bizantyjczyka mi chodziło. Tak jest, dołączy i nam pomoże. No tu się jeszcze trzymają, tu też, dobra. Punkt zbiórki jest w dobrym miejscu, ruszamy. Czas zacząć miażdżyć wrogów. Bardzo szybko się zbierają nasze siły, chociaż druga strona też bym powiedział, no nie ma z tym problemów na chwilę obecną. I będziemy mieli generalną bitwę. Niestety nasi dochodzą dosyć pojedynczo, ale nie, dość szybko wszystkie oddziały się znalazły na miejscu, czyli eleganckie zwycięstwo nad buntownikami z tej prowincji. Ale wykorzystuję to drugie zgrupowanie. I super. Tamten plan się powiódł. Tu potrzebowalibyśmy jak najszybciej, jak najwięcej pozdobywać i tam mieć ręce i nogi.
Czyli tylko się jeszcze upewnijmy, czy nasz niecny plan zadziałał. I czy tutaj tak jest. Następca jest od nas z rodu. Ten oczywiście ma już tyle lat, że długo nie pociągnie. I super. Będziemy mieli swojego człowieka na tronie, o ile się utrzyma. I elegancko oblężenia idą wręcz błyskawicznie. Mówię, potęga naszej artylerii. Obserwujmy stolicę, żeby się nie powtórzyła historia z ostatniego konfliktu, bo to było bardzo nieprzyjemne, co się wydarzyło. I co teraz? Dobra, pogadajmy, żeby poprawić sobie relacje. Zadowolony z siebie, zmienny czy ufny? Zadowolony z siebie, bierzemy i wierzymy w naszych ludzi, nie będziemy się dawać przekonać, że jeden został naszym człowiekiem, a drugiego zabił, co nie jest w sumie najgorsze. Taki zbieg okoliczności. Dobrze. No nic, musimy im wydać generalną bitwę na razie. Bo no nie chcę, żeby nasi tu niepotrzebnie natracili ludzi. I chyba to pójdzie bardzo dobrze, bo tak jest. Tu niby wysłał wsparcie, ale to mu nic nie dało. A nasz marszałek niech zarządzi szturm i elegancko zmiażdżyliśmy buntowników tym razem. I w tej sytuacji, czy oni nas w miarę dalej lubią? Myślę, że po prostu ściągniemy z nich pieniądze. Także raczej się znowu nie będą chcieli zbuntować, myślę, a jak zapłacą, no to już będzie lepiej dla naszego portfela na pewno. Prawie, że nam się zwróci ta wojna, myślę. I jakiś sojusz, czemu nie? Czyli wasale zmiażdżeni pod naszym butem. Kolejni chcieliby zapłacić. Nie potrzebuję haka, wolę się czegoś nauczyć. Co tu się w tym Egipcie dzieje? Coraz to kto inny rządzi. I znów jestem tu na nie na rękę, żeby on rządził. No, niestety musimy troszkę tu sprzątać po błędach naszej rodziny. A jeszcze się nie ma jak go zabić. Dziwne dlaczego. Tego nie mogę zaprosić. No nic. To nie ma sensu, bo no, nikt nie chce dołączyć do próby zamordowania go. Liczymy ten odziedziczy, ale jakim cudem ona to przejęła, to ja nie wiem. Ale okej. Kasa nam napływa wręcz rzeką, a nie strumyczkiem. Bo jeden z bogatszych krajów, jaki miałem. Znaczy, no nie, no myślę, że miałem już tak bogaty, ale on też nie jest tego gigantyczny, tak naprawdę. Nie budujemy czegoś, co obejmuje pół świata. Po prostu skupiamy się na sprawnym rozwoju na naszych obszarach. To mi się podoba.
Gdzieś tu nie było 100%. W Bejrucie Amon jeszcze chyba mnie skończył. Nasz marszałek tego ogarnia dokładnie. No. Widać, że na wojnach prawie że zarobić się da. Nasza więźniarka, no to jest członkini rodu, więc niech idzie wolno, a tymczasem spróbujmy budować. Był jakiś taki dosyć podejrzany typ, ale okej. Czyli teraz idziemy na to, żeby mieć jak najlepsze wyniki, jeśli chodzi o kasę. Niech nam papaj coś rzuci. Dobra, zawsze jakaś kasa. Nie będę narzekał. Już nie wiem, czy przy tym majątku to w ogóle jest sens. Czy chcielibyśmy poszerzyć nasze granice, powiedzmy tutaj o kolejne prowincje, bo moglibyśmy sobie na przykład w sumie tą prowincję wchłonąć. O. Bardziej że władca ma trochę możliwości zarządzania. W sumie zobaczymy, jak to szybko by poszło. Generowanie roszczeń, jak ona jest duża. 3 terytoria. I 3 lata powinniśmy mieć roszczenia do wszystkiego. I mielibyśmy dodatkowe tereny, którymi możemy rządzić. Więc myślę, że warto. Ok. Chcą się oderwać nasi sojusznicy od swojego pana feudalnego. Możemy chyba im pomóc. Chociaż znów walczymy przeciwko własnej rodzinie. To jest dyskusyjnie opłacalne dla nas. A gdybyśmy wysłali tylko zawodową armię, jak ona jest duża. To jest wszystko chyba zmaksowane już tak. No, nie jest najgorsza, bym powiedział. 12 tysięcy, no to jest elita. To taka w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Spiski, no to spiskują, to spiskują. My działamy. Duża ilość niepodległych królestw dla nas plusem. Bizancjum, co robi? Nie mamy w tym interesu. Znaczy, zobaczymy, jak to się skończy. Duża szansa, że i tak Bizancjum wchłonie znaczną część tych terytoriów, ale niech będzie zmienny. Na pewno nie jesteśmy za tym, żeby ktokolwiek był ufny z naszych ludzi, więc czemu tu tracimy punkty? Nie wiem. Myślę, że to najlepiej rozwiązać, zajmując jego stolicę. Po prostu. Inaczej tego nie ogarniemy za łatwo. A, i kolejni jeńcy, czy jeńcy. To są ci sami jeńcy, którzy są od dawna, tylko mówię, zbierają pieniążki znowu, więc to jest na plus.
I mamy syna, być może następcę. Zakładam, jakiegoś młodszego wybierzemy. Ale tego oczywiście zaczynamy edukować. Bierzemy młodszego. O, dalej tracimy, jak to możliwe, mając stolicę. Bardzo dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. Chociaż mówią, to tempo, jakim to zajmujemy, jest tak błyskawiczne dzięki sile naszej artylerii, że w miarę to nadganiamy, ale... Okej, kolejne roszczenia. Gdzie są te terytoria? Tu, okej. Dobra. Chyba zrobimy taką szybką akcję z użyciem tej zapyziałej piechoty i armii generalnie. Trochę ich tu mamy w okolicy. Zresztą nasi tam już też maszerują. Jak tylko to ogarniemy tutaj, no to będzie już po zawodach. Przynajmniej tego się orientuję. I ruszamy. Powiedzmy, zmiażdżymy ich gdzieś tu. No to jest bardzo niska jakość tych oddziałów, no ale są ich tysiące, więc... Powinno wystarczyć. Zdecydowanie wystarczy. Albo i nie. Tego się nie spodziewałem. Chociaż... Nie, w końcu ich zmiażdżymy. Nie było to jakieś super proste, ale... Dały radę nasze siły to ogarnąć. Ale widzę, że wasale chcą wykorzystać sytuację. I znów tam się przymierzają do jakiegoś buncioru. No tu po prostu musimy odzyskać ich stolicę i myślę, że to załatwi sprawę. Przynajmniej na papierze tak mi się wydaje. Tak jest. Ok, to się ogarnęło. Nasi wracają do domciu. A kto tu spiskuje? Znów frakcja liberalizacji kontroli, nazwijmy to. W sumie mógłbym go mianować marszałkiem, to mam nadzieję, że odechce mu się spiskować wtedy. A my tutaj oczywiście, właśnie które to miały być prowincje, żeby były te trzy, co miały być. Ta, ta i ta. Dobra, ile to zajmie? Ło, jeszcze szybciej. I kolejni jeńcy. Czemu nie? A tymczasem doczekaliśmy się kolejnego syna. Potem, że jednego z wielu. No i tu doszli do władzy dzieci, co powinni. Gdzie jest nasz wychowanek? Tu niestety.
Jak dorośnie, być może uda nam się go zaprosić i osadzić na tronie. Taki jest nasz niecny plan. Tu się trzymają nasi. Może być. Pięknie. Czyli... to mi się podoba. Czyli lepsze relacje z rodziną. To z pewnością uchroni nas przed częścią buntu, bo jednak większość naszych wasali to nasza rodzina. Może nie wszyscy, ale dużej odsetek. I oczywiście akceptujemy zaproszenie, bo być może zdobędziemy kolejnych przyjaciół. W ten sposób. No mówię, budujemy relacje z nimi. I może z nią to ma już swoje lata. A niestety się nie udało tym razem. Spływałem bardziej ryzykownie i się nie udało. I wychowaliśmy go na bardzo skutecznego zarządcę, który z chęcią przybędzie na nasz dwór. A tymczasem kto kombinuje? Znów wasale z tej frakcji. Kurde, może należało się z nimi rozprawić bardziej krwawo, bo zaczynają mnie denerwować. Może uczta pomoże. Odstresujemy się, a też podbudujemy relacje z tym cwaniakami. Tak jest. Chyba stajemy się tak dobrym organizatorem imprez. No niestety sporo wojen domowych ostatnio nam tutaj się pojawia z każdej strony na horyzoncie. I jeszcze to będziemy mieli możliwość przejęcia całej prowincji. Oczywiście mamy wystarczające tutaj możliwości. No i co do ciebie? Stajesz obalony. Nie po to wychowywali się młodego, żeby go nie osadzić na tronie. Czy mogę tutaj jakieś małżeństwo ogarnąć? No mamy tu jakieś krewniaczki, ale z tego chyba nie będzie sojuszu. Tak z ciekawości, czy to by coś dało? Nie, to by nic nie dało, tylko dobre szanse na dzieci. Mało doczekamy się córki, to wtedy byśmy ją wydali za naszego podopiecznego. Ale póki co wsadźmy go na tron, zobaczymy co z tego wyniknie. Na razie mamy dwóch synów. Ci mają kolejną wojnę. O co tym razem? Okej, będzie trzeba ich wesprzeć w tej świętej wojnie, jak tylko załatwimy sprawy w Egipcie. To powinno być blitzkriegiem, w teorii przynajmniej. Ludzie giną i tutaj super, mamy dokończone drzeweczko i mistrz szpiegów. No nie, no oni są bardzo kiepscy w tej sytuacji. Weźmy jego, no tu bym chyba podmienił, bo ten jest zdecydowanie lepszy na to stanowisko, też jest wpływowym wasalem, więc to będzie miało sens. No, wojna w Egipcie może być dość długa, bo niestety nie widzę nigdzie tu jego armii, czyli będzie trzeba się czaić. I mamy córkę, bardzo, bardzo dobrze. Zobaczymy, czy po wniesieniu go na tron będę mógł z nim zawrzeć sojusz od razu, czy będę musiał użyć wersji z małżeństwem. Obie rzeczy są do przyjęcia. Jak tu idzie? Powinien sobie poradzić, ale żeby nie było, że nic nie robimy, wyślijmy tam nasz zakon. On udzieli naszym wsparcia i już nie będzie to wyglądało, że nie uczestniczymy w wojnie. O, nawet panie, czy nie trzeba jednak. Bo widzę, że aresztował najprawdopodobniej przywódcę przeciwników i
wojna się zakończyła szybciej niż zakładałem, dużo szybciej. No, właśnie. Za późno, dużo kombinacji, się okazało, że zakon w ogóle niepotrzebny. Nie doceniałem naszych, powiem tak. Nie doceniałem, jak szybko to ogarną. Tu też jest blitzkrieg po prostu. Aż miło patrzeć. Nie wiem, nie swojego w ogóle wojska główne, bo tu są jakieś wojska chyba Cypru, które przylazły, okej. Jego wojska są tu. Znaczy resztka jego wojsk. To mi się tu nie podoba, nie wiem kto jest, ale... to stąd wywalimy. Tylko jedno księstwo, ponieważ nie chcę... kolejnego tytułu dużego. Dobra, a właśnie, zapomniałem o tym, że mieliśmy rozpocząć wychowanie również tego syna. I na starość wybierzemy, który jest godzien być naszym następcą, który się lepiej spisze w tej roli. No, to po prostu egzekucja. Dobra. Udało się. I wynosimy na tron młodego. Czy on nie chce z nami sojuszu jakimś cudem, ale... myślę, że zgodzi się na małżeństwo z naszą córką. Jak najbardziej. W ten sposób. I otrzyma od nas niepodległość. No, dużo zabawy. No, tu jest taki bałagan, nawet nie wiem, komu mam pomagać i dlaczego. To samo jest zresztą tu, więc na razie się od tego odcinamy. I naszym następnym celem będzie przejście tej prowincji, żeby mieć pełną domenę. Co nie zaszkodzi z pewnością. Tu znów masa jeńców z tej wojny. Tu chyba to już wszystko, co jest w naszych rękach, jest na maksa kontrolowalne. Tu musimy poczekać, aż to przejmie się przez nasze imperium. Wtedy przestaną dołączać do tych wszystkich nieszczęsnych frakcji, ponieważ po ostatnim patchu, czy ostatnim, już dość starym, ale w miarę nowym, tak nazwijmy to jednocześnie, właśnie tak się dzieje, że jak są poza terenem de jure, to mają ciągoty do buntowania się. A nasz ród całkiem dobrze sobie radzi rządzić tym Aruanem. W sumie rzadko to się tak zdarza. Meru, który ma 4 tytuły cesarskie. Cesarstwo Outmeru, Cesarstwo Aruanu, Cesarstwo Bizantyjskie i Cesarstwo Norwegii, które... ktoś tutaj przegrywa. No niestety nie możemy z Norwegią wchodzić... a możemy? Jakieś interakcje? To jest ciekawe. Szkoda, że nie mają córki, bo tu bym pomyślał o takim imperialnym małżeństwie przez pół świata, żebyśmy mieli problemy, żeby to wszystko potem ogarnąć. No ci tu przegrywają, no walczą pewno z niewiernymi. A nie.